Ksiądz Tadeusz Burzyński, w przekonaniu wielu osób w archidiecezji łódzkiej, męczennik II wojny światowej, może być uważany współcześnie za patrona młodych księży, seminarzystów i studentów teologii. Jako młody człowiek od razu po święceniach w 1938 roku został skierowany przez biskupa łódzkiego na studia do Warszawy. Tam studiował tajnie podczas II wojny światowej i zakończył swoje życie w sposób męczeński. W pierwszych chwilach, w pierwszych minutach powstania warszawskiego razem z patrolem sióstr urszulanek wybiegł na ulicę, by udzielać pomocy rannym, wiedząc, że ulica Wiślana i cały ten teren wokół domu sióstr urszulanek jest pod obstrzałem Niemców. Nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, miał przede wszystkim na myśli to, by udzielać namaszczenia, ostatniego namaszczenia tym rannym powstańcom, którzy pod gradem kul niemieckiego okupanta padali. Pamięć o księdzu Tadeuszu Burzyńskim i w Chruślinie, i w Łodzi przetrwała do dziś, dlatego w 2003 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Po długich latach poszukiwań świadectw, dokumentów, przesłuchiwania świadków męczeńskiej śmierci, wszystkie materiały zostały przekazane już do diecezji pelplińskiej, która prowadzi proces drugiej grupy męczenników polskich i w najbliższych miesiącach będą przesłane do Stolicy Apostolskiej, która, zebrawszy dokumenty z całej Polski, z wszystkich kandydatów na ołtarze, rozważy, czy proces był dobrze przeprowadzony i czy wszystkie zebrane materiały dowodzą chwały męczeńskiej śmierci księdza Tadeusza Burzyńskiego.